MZPitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Dostępność i przystępna cena to czynniki, które przyczyniają się do dużego spożycia alkoholu w naszym kraju, a to może prowadzić do uzależnienia. Szanse na zmianę tej sytuacji dają unijne przepisy, które w 2016 roku zaczną obowiązywać w Polsce. O szczegółach rozmawiamy z Błażejem Gawrońskim, dyrektorem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Panie dyrektorze, na ile państwo powinno, czy też musi regulować kwestię ceny minimalnej alkoholu? Państwo zawsze będzie liczyło, czyli będzie patrzyło na ten budżet, prawda, ile jest zysku, ale ile jest też strat, czyli co niesie za sobą spożycie alkoholu. Wypadki, renty inwalidzkie, ubezpieczenia, no śmierć, prawda. Już nie licząc tych rzeczy, które są niepoliczalne w jakiejś mierze, prawda, ale no, krzywda, prawda, ludzka czy dramaty ludzkie. A w związku z tym, jeśli dobrze się na to ze strony biznesowej popatrzy, to również i w tej sprawie państwo będzie bardzo mocno dbało o to, żeby ten rynek był bardzo ściśle regulowany. Jak profilaktyk ocenia poparcie unijnej strategii antyalkoholowej przez polski rząd? Co taka decyzja oznacza? Mamy badania, które jednoznacznie potwierdzają, że ograniczanie dostępności do alkoholu powoduje spadek spożycia w danej populacji. Profilaktycznie, oczywiście, trzeba regulować i to w kilku aspektach. Reklamy, a więc ograniczy się rynek reklam, czy w dużej mierze kontrolować. Dostępność, czyli ilość punktów sprzedaży, dość restrykcyjna i oddziaływania profilaktyczne, czyli uświadamianie i wychowywanie, w szczególności młodego pokolenia, młodych ludzi, dzieci, do tego, żeby wiedziały, w jaki sposób mogą kontaktować się z tym legalnym przecież, mówimy o alkoholu, środkiem psychoaktywnym. Przeciwnicy tej unijnej strategii mówią, ok, z jednej strony cena alkoholu wzrasta, no ale z drugiej strony ich zdaniem siłą rzeczy wzrasta jednocześnie przemyt, nielegalne spożycie, dystrybucja. Prawda czy mit? Mówimy o ograniczaniu dostępności. To bardzo ważna i zasadnicza różnica. Nie można wobec tego używać tego mitu, że aha, ograniczycie, no to będziemy mieli tu plagę, prawda, nielegalnego sprowadzania alkoholu itd. To nieprawda. To ograniczenie spowoduje tylko tyle, że dla tej kategorii ludzi, o której nam najbardziej chodzi, to są młodzi ludzie, to są dzieci oczywiście, to będzie zdecydowanie służyło budowaniu takich mechanizmów, które dopiero przygotują ich do tego, że będą pełnoletni, prawda, że będą mogli użyć alkoholu, ale nie będą kuszeni na każdym kroku, nie będą mieli tej dostępności. Jak w zapisach unijnej strategii antyalkoholowej ma się zatem kwestia reklam? I reklam piwa, to też proszę zwrócić uwagę, że Unia pochyliła się też nad właśnie reklamą tego produktu, dlatego że on był w pewien sposób niedoceniany jakby. Mianowicie trzeba powiedzieć od razu, że spożycie globalne alkoholu, w tym również piwa, no bo liczy się zawartość C2H5OH, a więc alkoholu etylowego, przez ten produkt zostaje bardzo mocno podbijane i zawyżane. Nawet zewnętrzne czynniki, mówię o państwach Unii Europejskiej, zwracają uwagę, że ta dostępność przede wszystkim w Polsce do alkoholu spowodowała namnażające się problemy i szkody wynikające z tego, a jednocześnie jest już wyraźnie awizowana potrzeba bardzo restrykcyjnych działań w Polsce, dlatego że widzą to też inne kraje członkowskie. Panie dyrektorze, pozytywny aspekt na koniec naszej rozmowy. Mimo że jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o spożycie alkoholu, no to nie jesteśmy na tym pierwszym miejscu. To powinien być taki motywator do tego, żeby jakieś działania podjąć właśnie teraz? Kazachstan, Mołdawia, nawet takie kraje, specjalnie wymieniam takie, o których rzadko się mówi, ale Słowacja, Czechy, no już nie mówiąc o Francji, Niemczech, to są państwa, które nas uprzedzają. My jesteśmy w Europie w drugiej dziesiątce, prawda, na świecie prawie trzeciej, więc globalnie możemy mówić o tym pozytywnym aspekcie, że nie pijemy tak dużo, ale od 7 lat, ostrzegam,
czy ostrzegamy, WHO ostrzega. Od 7 lat w Polsce niebezpiecznie rośnie ilość spożywanego alkoholu i trzeba temu przeciwdziałać. mzpitu.tv